Filip, wiele się mówi o powrocie serialu Brzydula. Ja rozmawiałam z Julią Kamińską. Podobno już nawet jest scenariusz, ale właśnie ciągle się mówi. I właściwie na razie nic się nie dzieje. Na ten temat. Byłeś jednym z głównych bohaterów. Kurczę, blade. No wiesz co, wiem, że wszystko to, co mówi Julia i co powiedziała nam Julia, jest prawdziwe. Czy wiem coś więcej? No nie wiem na pewno nigdy nic więcej na temat Brzyduli niż Julia i Piotr, Jacek. Natomiast bardzo mocno trzymam kciuki za ten projekt. Bardzo chcę, żeby od początku do końca był bardzo miło doprowadzony, jeśli będzie oczywiście prowadzony. No i nie wyobrażam sobie, żeby mogli go tworzyć inni ludzie, inny zespół niż ten, który tworzył go do tej pory. Ale co, myślisz, że na przykład Małgosia Socha także pojawi się w tym serialu? A wyobrażasz sobie, że Małgosi Sochy mogłoby nie być w tym serialu? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. No nie wyobrażam sobie, ale wiesz, te kilka lat temu nie była jeszcze mamą, nie miała tylu zobowiązań zawodowych, więc może być ciężko. To jest niesamowite, że ten projekt, no, on powstał 10 albo kilkanaście, no 12 lat temu max, nie? Byliśmy zupełnie innymi ludźmi, a teraz wiesz, jesteśmy jednak bogatsi o sporo doświadczeń i sporo, wiesz, dodatkowych lat. Wiele rzeczy się zmieniło w życiu każdego z nas, więc pokazanie tych samych bohaterów plus te kilkanaście lat, to może być bardzo ciekawe. Rozumiem, że gdyby pojawiła się propozycja, a raczej gdyby serial na 100% miał się pojawić, to ciebie w nim zobaczymy. Mam taką nadzieję, trzymajcie kciuki. No właśnie, jeżeli jesteśmy w temacie seriali, to chciałam cię zapytać o serial Brzydula, bo już od pewnego czasu pojawiają się plotki, a właściwie nawet potwierdzone, bo rozmawiałam z Julią Kamińską, z Filipem, że być może serial ponownie pojawi się na antenie. Czy ty wzięłabyś w nim udział? Wszystko tak naprawdę zależy od scenariusza. Serial Brzydula ma swoich wiernych fanów i to jest niesamowite, jak widzowie cały czas oglądają ten serial. On się nie nudzi, on bardzo często jest powtarzany i ma swoich widzów. Przyznam szczerze, że to będzie bardzo trudne przedsięwzięcie, no bo wyjść na nowo w skórę bohaterów, które graliśmy 10 lat temu, i nie rozczarować widzów, no mam nadzieję, że to się uda, że to się uda wszystkim. Jestem sama ciekawa, jak to się wszystko potoczy. Jest dużo zamieszanie wokół tego tematu. Jak to się skończy, to zobaczymy. Ja na razie czekam, zobaczymy.